Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych poniedziałkowych newsach. Jak co tydzień z samego rana możecie już nas zobaczyć na Facebooku i na Instagramie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę chyba o czymś innym, a mianowicie o terapeutach, czyli o kosmetologach i o masażystach, którzy pracują w spa, w salonach kosmetycznych, salonach masażu. Ponieważ nie wszyscy mieszkacie w Trójmieście i nie wszyscy korzystacie z naszych placówek, wiele razy zadajecie nam pytanie, czy powinien charakteryzować się profesjonalny masażysta i kosmetolog. Chcecie mieć bowiem pewność, że jeżeli w swoim mieście pójdziecie do masażysty, do kosmetologa, do pedikurzystki czy do manikurzystki, to traficie na profesjonalistę i chcecie wiedzieć, po czym poznać takiego profesjonalistę. Więc dzisiaj chciałam Was zaprosić na webinar. Ten webinar nie jest taki długi, tylko 30 minut, gdzie właśnie opowiadamy o tym, po czym poznacie profesjonalnego masażystę, kosmetologa, pedikurzystkę. Dowiecie się, czym taka osoba się charakteryzuje, ale również pokażemy Wam, czego należy unikać, jakich zachowań trzeba unikać i kiedy trzeba szybciutko uciekać. Także zapraszam serdecznie. Bardzo, bardzo Was serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu. A dzisiaj opowiemy sobie o 8 cechach perfekcyjnego kosmetologa, masażysty i będziecie mogli zobaczyć, czy Wasz kosmetolog, masażysta takie cechy posiada. Bo zapewne każdy z Was ma swoich terapeutów ulubionych, no ale właśnie. Czy Wasi terapeuci posiadają te cechy i czy w ogóle wiecie, jakie cechy powinien posiadać dobry terapeuta i masażysta, kosmetolog? Czy ktoś wie, jakie? Bo to oczywiście, że powinien bardzo dobrze wykonywać zabiegi, to jest oczywiste i to nawet nie podlega jakimś tam dyskusjom większym, tak? W obecnej dobie, kiedy Wy, klienci, jesteście wymagający, to, żeby terapeuta dobrze wykonywał swoje zabiegi, to jest oczywiste i to nie podlega, że tak powiem, tutaj dyskusji. Ale właśnie, czy kiedyś myśleliście, jakie jeszcze cechy powinien posiadać właśnie terapeuta, aby można było uznać, że perfekcyjnie został przeprowadzony zabieg? I dzisiaj właśnie sobie o tym porozmawiamy i będziecie mogli po prostu zobaczyć, jak to rzeczywiście jest u Was. Bo u nas, w Baltica Day Spa, oczywiście tak jest. Ale niestety, jeżeli ja gdzieś jadę na przykład z rodziną na urlop albo gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek, nie wiem, wolnym i jest spa, to oczywiście idę zobaczyć, jak to wygląda w takim spa. I niestety powiem Wam, że to wcale nie wygląda tak dobrze, jak mi by się wydawało i tak jak jest u nas. Bardzo często dużo rzeczy jest pomijanych i ja tak nie czuję się, że ten zabieg został wykonany dobrze. Nie chodzi tutaj o kwestie manualne, tylko o kwestie takie związane, czy on rzeczywiście jest dla mnie, co ja mam robić po zabiegu, czego mam nie robić po zabiegu, jak często mam ten zabieg powtarzać i żebym nie wiem nic. Ale dobra, zaczynamy od początku, żeby tak sobie przestudiować te 8 cech tego perfekcyjnego terapeuty, masażysty. Przede wszystkim, kiedy przychodzicie na zabieg do swojej pani, na przykład kosmetolog, zawsze powinniście dostać kartę konsultacyjną do wypełnienia. Ta karta konsultacyjna dla terapeuty jest świętością z dwóch takich powodów. Po pierwsze, dokładnie, i często kosmetyki nie są adekwatne do ceny. Nie są, ale zaraz ja też powiem, dlaczego nie są. Dlaczego nie są adekwatne do ceny, gdzie tutaj jest problem. A napisz mi, Barbie 90, a gdzie kupujesz kosmetyki? Czy to jest u kosmetologa, to są profesjonalne kosmetyki, czy gdzieś indziej kupujesz? Jakbyś mogła napisać, ale o tym też sobie zaraz powiemy. Natomiast jeżeli przychodzicie do tego kosmetologa, masażysty, czy cokolwiek, powinniście dostać kartę konsultacyjną. Z dwóch powodów.
Wy nie musicie się na wszystkim znać i nie musicie wiedzieć, jakie są przeciwwskazania do zabiegu. Bardzo często osobą, przede wszystkim przeważnie dziewczynom, które są w ciąży, wydaje się, że ciąża nie jest przeciwwskazaniem do większości zabiegów. Niestety tak się składa, że jest. My na przykład u nas w placówkach nie wykonujemy w ogóle w pierwszym i w trzecim, w ostatnim trymestrze nie wykonujemy, czyli w trzecim, masaży. W ogóle nie tykamy. Jedynie w tym środkowym możemy wykonać, ale to jest specjalny masaż dla kobiet w ciąży. Dużo zabiegów nie jest robionych u kobiet w ciąży, nawet nie z tego względu, że cokolwiek przeniknie profesjonalne dermisolution, okej, okay. Że cokolwiek, ja zaraz Ci powiem dlaczego, jeżeli używasz profesjonalne dermisolution, dlaczego możesz myśleć, że ta cena, no bo to nie są tanie kosmetyki, nie jest adekwatna do jakości tych kosmetyków, ale to za chwilkę. Więc nie dlatego u kobiet w ciąży, że coś przeniknie do płodu, bo nie ma takiej opcji, tylko dlatego, że niektóre zabiegi mogą wywoływać jakiś stres, mogą być troszeczkę bolące, jakiekolwiek nakłuwania, mikrodermabrazja, może mikrodermabrazja to nie, ale mikroigłówka czy mezoterapia igłowa, one jednak wywołują jakiś ból i to jest narażanie tej kobiety na stres, a tym samym narażenie na stres dziecka. Dlatego ogólnie tych zabiegów się nie robi. Natomiast Wy nie musicie tego wiedzieć, tak? To musi wiedzieć Wasz terapeuta, on jest profesjonalistą i właśnie taka karta, słuchajcie, przede wszystkim pokazuje dokładnie, jakie Wy macie przeciwwskazania. Tu jest pytania o różne choroby i trzeba te, po prostu to podkreślić, bo te choroby, które tu są wymienione, one mogą być przeciwwskazaniem do Waszego zabiegu. I nie możecie tego zatajać, bo to też chodzi o Wasze zdrowie i życie. No naprawdę, czasami niektóre osoby tak bardzo frywolnie do tego podchodzą i niestety nam się zdarzyło parę razy, że ktoś z tętniakiem mózgu nie zaznaczył tego, gdzie przy tętniaku absolutnie nie mogą być wykonywane żadne masaże z tego względu, że my podnosimy tam ciśnienie krwi, tak? Przy masażu i absolutnie nie może być ten zabieg wykonany, natomiast ktoś sobie sam stwierdził, że to nie jest żadne przeciwwskazanie i on gdzieś tam chodzi na masaże, gdzie tej karty nie ma i dlaczego on nie może chodzić na masaże. Tu chodzi o Wasze życie i Wasze zdrowie, ale też o zabezpieczenie terapeuty. Jeżeli wypełnicie taką kartę, podpisujecie się pod tym, więc jeżeli cokolwiek zatailiście, wybierzecie odpowiedzialność na siebie. Jeżeli w tym momencie cokolwiek się stanie po zabiegu, Wy tego nie zaznaczyliście i będziecie mieli skutki takie, że nie wiem, dodatkowe jakieś leczenie dermatologiczne jest potrzebne albo coś jeszcze dodatkowe związane z kosztami, to Wy, to terapeuta nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ Wy tego nie powiedzieliście. Więc ta karta jest naprawdę... Ja nie rozumiem, jak może jeszcze być, że są takie gabinety, ich jest bardzo, bardzo dużo, że tej karty nie ma. Naprawdę, ja tego w ogóle nie rozumiem, ale okej. Wy, chciałabym, żebyście byli uświadomieni, że dobry, jeżeli to jest dobry kosmetolog, dobry masażysta, taką kartę musi Wam dać. Jeżeli nawet przychodzicie któryś już raz, bo też tak może być, powinniście również taką kartę mieć i tylko napisać, że nic się nie zmieniło od ostatniej wizyty. Nie trzeba wtedy już oczywiście wypełniać, tylko że nic się nie zmieniło od ostatniej wizyty. I tyle. Natomiast słuchajcie, co jest jeszcze w karcie, bo niestety dużo klientów też uważa, że to są takie bzdury i właściwie to po co my to zaznaczamy, że to jest jakiś chwyt marketingowy. Nie, to nie jest żaden chwyt marketingowy, naprawdę. Jeżeli są u nas, my mamy taką kartę, jeżeli mamy zaznaczone choroby, no to dlatego, żeby wyeliminować przeciwwskazania. Jeżeli mamy, czy jakiekolwiek były zabiegi operacyjne w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to też dotyczy przeciwwskazań. Alergie, uczulenia, również przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży w trakcie menstruacji i karmienia, również dotyczy to przeciwwskazań. Kolejna tabelka, no pewnie tego nie widać, jest związana z jakimi problemami boryka się pani w obrębie swojej twarzy ciała. Z tego względu, że
my też wtedy wiemy, na czym Wam zależy, żeby się skupić. Oczywiście my potem na ten temat rozmawiamy, ale jest to właśnie po to, żeby zobaczyć, co Wam spędza sens powiek, jeżeli w ogóle coś takiego jest, tak? Bo kosmetolog może na przykład stwierdzić, że o matko, ta Pani ma taką lwią zmarszczkę, ona to jest chyba dla niej najgorsza. Natomiast Wy możecie w ogóle tej złej zmarszczki, tej lwiej zmarszczki nie widzieć i Wam może, nie wiem, przeszkadzać na przykład tak, kurze łapki, albo bruzdy nosowo-wargowe, albo co tam jeszcze. Więc po to jest, żeby też kosmetolog, to jest też dla niego święto, i żeby on wiedział, na czym się u Was skupić, co u Was jest tym problemem. I kolejne u nas jest pytanie, czyli podkreślić, jakich produktów do pielęgnacji Państwo używają. I to jest kolejny dramat, bo my również edukujemy naszych klientów, jak powinna wyglądać profesjonalna pielęgnacja domowa. I dlatego chcemy wiedzieć, jak przychodzi do nas nowy klient, czego on używa, czego on nie używa. I powiem Wam, że dramat jest tym większy, jak wziąłam sobie ostatnio 20 takich kart konsultacyjnych u nas w spa, to się okazało, że 15 na 20 klientów nie używa tonika. Jest to podkreślone, tak? Nie używa z jakichś tam przyczyn. O tym oczywiście potem rozmawia terapeuta już w gabinecie, ale powiem Wam, że nas to przeraża i my wtedy też wiemy, na czym się skupić, tak? Gdzie mogą być problemy, gdzie jest jakiś problem, że Wy na przykład przychodzicie na zabieg, powiedzmy, na naczynka, chodzicie i Wam nie macie żadnych efektów i żadnego rezultatu. Problem może być również w złej pielęgnacji domowej. Po to jest ta karta. Więc naprawdę bardzo Was proszę, nie traktujcie karty jako chwyt marketingowy salonu i wyciąganie od Was maili czy telefonów. My akurat tutaj mamy kontakt telefoniczny, ponieważ gdyby coś się gdyby trzeba było wizytę przesunąć albo z jakichś innych powodów, ten kontakt telefoniczny u nas jest. Mailowy również, ponieważ wysyłamy różne porady, różne zaproszenia dla klientów. Natomiast to wszystko, co jest poniżej w karcie, naprawdę jest ważne. Dotyczy Waszego zdrowia, Waszego zabezpieczenia, ale też zabezpieczenia terapeuty, więc proszę, wypełniajcie tą kartę i oczywiście, jeżeli macie pytania, po co to jest zawarte, jak najbardziej możecie się spytać, a terapeuta jest Wam zobowiązany powiedzieć dokładnie, dlaczego tak jest, tak? Po co to jest. Dobra, słuchajcie, czyli karta, tak? Czyli dobry terapeuta powinien Wam dać taką kartę. Kolejny punkt. Przed rozpoczęciem powinien z Wami naprawdę przeprowadzić bardzo, bardzo szczegółowy wywiad. Czyli jeżeli przychodzicie i powinien spytać się Was, jaki macie, z czym przyszliście, z jakim problemem przyszliście. Nawet jeżeli zapisaliście się na dokładny zabieg, powiedzmy na zabieg, nie wiem, no, na mikrodermabrazję, tak? To jeżeli ktoś jest naprawdę dobry, to nie powinno wyglądać tak, że przychodzicie i on robi tą mikrodermabrazję, tylko on się Was pyta. Co Was skłoniło do tego, że wybraliście mikrodermabrazję? Dlaczego akurat ten zabieg? Z jakim problemem się borykacie? No bo zapewne, jeżeli borykacie z jakimś problemem, no to ta mikrodermabrazja wybraliście po to, żeby ten problem wyeliminować. Niestety bardzo często jest tak, że zabieg, który klienci wybierają, jest nieadekwatny do ich problemu i on na pewno tego problemu nie zniweluje. Dzieje się to tak dlatego, że pewne zabiegi są modne, o pewnych zabiegach więcej się pisze, czy w prasie, czy mówi w telewizji, czy na internecie oczywiście, czy nie wiem, koleżanka Wam powiedziała, albo ktoś tam, bo u nich to działało, i u Was na pewno też zadziała. Tak, słuchajcie, nie, tak nie jest. Dobry kosmetolog, dobry masażysta na pewno Was dokładnie wypyta, czyli z jakim problemem przyszliście, dlaczego wybraliście ten zabieg, jeżeli już wybraliście oczywiście, co wcześniej robiliście, aby pozbyć się tego problemu, czy cokolwiek robiliście, czy po prostu nagle wstaliście rano i mam naczynka, idę dzisiaj coś z nimi zrobić. Tak, czy po prostu borykacie się z tym problemem od dłuższego czasu, czy chodziliście już na jakieś zabiegi, które miały zlikwidować ten problem. Jeżeli chodziliście, to w jakich odstępach czasu, czy to była seria, czy to był pojedynczy zabieg, jak używaliście pielęgnację domową, jaki w ogóle to był zabieg, dodatkowo kiedy ostatnio byliście na tym zabiegu.
bo my mieliśmy taką sytuację, że nasz terapeuta pyta właśnie, a kiedy ostatnio była Pani na zabiegu? A, byłam niedawno, ale niedawno to kiedy to było? 2 lata temu. No to jest bardzo dawno, tak? To jest bardzo, bardzo dawno. Pytania te wszystkie są po to, żeby dobrać dla Was odpowiedni zabieg. Bo jeżeli okaże się, że macie naczynka i ktoś Wam robił zabiegi typowe na naczynka i powiecie, jakie to były zabiegi, a te okaże się, że te zabiegi nie działają, tak? I że rzeczywiście zrobiliście serię tych zabiegów, chodziliście regularnie, ale one nie działały, to taka osoba powinna dopytywać i szukać dalej przyczyny, dlaczego one działają, jeżeli ona na przykład wie, że te zabiegi są dobre. Powinna szukać dalej, czyli dobrze, była Pani na zabiegach, zabiegi nie działają. Okej, jaką pielęgnację domową Pani używa? Wtedy no, musicie powiedzieć, tak, jaką używacie pielęgnację domową, bo ten kosmetolog szuka przyczyny, dlaczego te zabiegi nie zadziałały. Może się okazać właśnie, że kosmetyków profesjonalnych, tylko jakie przypadkowo kupione, wybrane, albo nie otrzymaliście informacji o dodatkowych rzeczach, które powinniście robić w domu, albo których nie powinniście robić w domu. I ten wywiad właśnie po to jest, tak? Nie po to, żeby Was, nie wiem, naciągnąć na cokolwiek, tylko po to, żeby odebrać najbardziej odpowiedni zabieg. Jeżeli terapeuta tego nie zrobi, no to powiedzcie mi, skąd on ma wiedzieć, co Wam dobrać. Bo ja wiem, że wiele osób wstydzi się mówić w gabinecie, albo się boi mówić cokolwiek. Tylko słuchajcie, robicie źle dla siebie, tak? Bo jeżeli niestety traficie na osobę, która nie będzie, nie przeprowadzi z Wami tego wywiadu, nie dopyta się wszystkiego i wy wybraliście sobie zabieg mikrodermabrazji, bo coś, i ten ktoś niczego się nie dopyta, tylko zrobi Wam tą mikrodermabrazję, to może się okazać, że to są pieniądze w błoto wywalone. Bo ani to nie jest na przykład dla Was zabieg, ani na Wasz problem to nie jest zabieg. A jak zrobicie tylko raz, no to już na pewno są pieniądze utopione w błoto, tak? Bo wszystkich zabiegów, oprócz kwasów medycznych, wszystkie zabiegi trzeba zrobić w serii, tak? Nie pojedynczo, tylko w serii. Więc słuchajcie, musi być ten wywiad i ten wywiad jest konieczny. Ja sobie nie wyobrażam rozpocząć zabieg bez takiego dodatkowego wywiadu. Nie wyobrażam sobie, aby dobrać zabieg bez tego wywiadu. Kolejny taki jest punkt, że dobry kosmetolog, dobry masażysta powinien Wam zaproponować przynajmniej 3 opcje zabiegów. Takich, które będą najbardziej dostosowane dla Was. Z tego względu, że wiecie, że żyjemy teraz w takim społeczeństwie szybkim, że wszyscy, że tak powiem, żyjemy w szybkim tempie, w pracy szybko, w domu szybko, wszędzie szybko. I też nie każdy ma możliwość, żeby raz w tygodniu na przykład przyjść na ten zabieg i zrobić tą serię. I wtedy taki dobry kosmetolog, terapeuta powinien Wam dać 3 możliwe opcje. Czyli powiedzmy, pierwsza opcja będzie taka, że spotykamy się raz w tygodniu i wtedy, a zrobimy serię na przykład 5 czy 6 razy i wtedy do użytku domowego otrzymuje Pani jeden produkt do stosowania. Natomiast jeżeli się okaże, że Wy nie możecie przychodzić raz w tygodniu, no to na przykład spotykamy się raz na 3 tygodnie, ale w domu musi Pani używać 3 produkty, tak aby efekt uzyskać jak najszybciej i aby on był jak najlepszy. Więc takie propozycje powinniście dostać. Oczywiście propozycje też, które by różniły się cenowo, żeby dostosować do Was, tak jak najbardziej, do Waszych możliwości. Tak niestety też się nie dzieje. Czasami jest tak, że gabinety mają na coś nacisk i właściwie nie podchodzą indywidualnie do klienta, tylko no nie wiem, bo musimy sprzedać ten zabieg, to jechane, tak? Wszystkim proponujemy jeden zabieg. I to jest tak zwany dramat totalny. Więc jeżeli nie dostaniecie takiej opcji, możliwości właśnie wyboru, czy więcej w gabinecie, czy więcej w domu, no to unikajcie takich po prostu miejsc, bo to nie są dobre miejsca. I nic dobrego z tego nie wyniknie. Jeżeli chcecie oczywiście próbować, to próbujcie, ale ja Wam mówię z doświadczenia, mam je dosyć duże, że
na pewno nic dobrego z tego nie będzie, jeżeli dostaniecie tylko jedną taką możliwość i ona nie jest dostosowana do waszego tempa życia i do waszych możliwości. Czyli muszą być te propozycje trzech zabiegów. Następnie musi być dokładnie powiedziane, musicie to wiedzieć, jaką musicie zrobić serię i dlaczego musicie zrobić tą serię. Ja wiem, że bardzo często klienci uważają, że jak kosmetolog czy masażysta chce zrobić serię, to znakiem tego, że on po prostu chce wyciągnąć więcej kasy. Niestety tak nie jest. Pomyślcie sobie, czy na pewno każdy, no może nie każdy, ale na pewno większość osób, nie wiem, chodziło kiedyś na siłownię w jakimś tam celu, tak? Czy utraty wagi, czy próby, nie wiem, pracy nad jakąś tam częścią ciała, no bo nie wiem, bo nogi bardziej, żeby były umięśnione, albo żeby nad brzuchem popracować. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, my zawsze to klientom pokazujemy, tak właśnie, żeby było obrazowo. Czyli jeżeli pójdziecie jeden raz na siłownię, to efekt będzie taki, jaki chcieliście. No chyba raczej nie, prawda? Nie ma takiej możliwości, musicie na tą siłownię pochodzić przynajmniej 3 miesiące, 2 razy w tygodniu, żeby były widoczne efekty. Po jednym razie to co możecie być tylko zmęczeni, spoceni i mieć zakwasy i to wszystko. I tak samo jest u kosmetologa czy u masażysty. Jeden zabieg wam nic nie da. Jeden zabieg to są wyrzucone pieniądze w błoto całkowicie. Dlatego jest proponowana seria. Ale musi tu być dokładnie powiedziane, dlaczego jest ta właśnie seria. Co się dzieje u was, czy z twarzą, czy z, nie wiem, z mięśniami, jeżeli chodzi o masaże, że jest wymagana ta seria. Jeżeli będziecie o to pytać, to pytajcie, jeżeli nie wiecie, a chcecie się dopytać. Jak najbardziej, terapeuta ma wam obowiązek to wszystko powiedzieć. Jeżeli wam nie zaproponuje serii, uciekać. Kolejny punkt, piąty. Pielęgnacja domowa. Również, jeżeli nie będziecie mieli zaproponowane pielęgnacji profesjonalnej, to również uciekać. Bo czym, słuchajcie, różni się, tutaj odpowiem teraz na pytanie, że profesjonalne kosmetyki nie zawsze są adekwatne jeżeli do ceny. I tak, i nie. Tu może być taki problem, jeżeli używałaś z Derma Solution kosmetyki i nie byłaś z nich zadowolona, to przyczyna najprawdopodobniej była taka, że one nie były dobrane do Twojej cery i do potrzeb Twojej cery i do Twojego problemu. I niestety wiele razy tak jest, że to tak jak słuchajcie, idziecie na przykład do Rossmana, do Douglasa czy gdzieś tam i kto tam Wam dobiera te kosmetyki? Tam pracują osoby z tak zwanej wolnej łapanki, tak? Czyli to są, nie wiem, studenci, studentki, osoby, które, nie wiem, pracują w handlu od iluś lat, ale to nie są osoby, które są związane z kosmetyką, które znają potrzeby skóry, potrzeby ciała, jak w ogóle ta skóra jest zbudowana i dlaczego to jest odpowiednie, a dlaczego to nie jest odpowiednie. One jak was widzą, to was widzą w pełnym make-upie, więc tym bardziej nie wiedzą, co jest wam potrzebne. I tu jest tylko na takiej zasadzie, że wy mówicie, co uważacie, że jaki macie problem. Jeżeli jesteście u kosmetologa, to jest zmyty cały makijaż, jest zrobiony wywiad, jest wypełniona karta, wiadomo, jaki macie problem, z czym się borykacie i do tego dobierane są kosmetyki. Dopiero. Dopiero do tego waszego problemu i do zabiegu, który zostaje wykonany. To wszystko musi się razem łączyć. Więc mówię, jeżeli byliście i te kosmetyki, kupujecie kosmetyki profesjonalne, ale one nie działają, to one nie są dobrane do potrzeb waszej cery. Niestety jeszcze tak jest, że w wielu gabinetach jest, tak jak przy zabiegach, tak samo przy kosmetykach, jest na coś nacisk, bo trzeba coś wyprzedać, bo się termin kończy i jest to sprzedawane, a nie jest to dopasowywane do danego problemu. Ale to... bo kiedyś ktoś pytał, no ale jak to można rozpoznać, czy oni mają na coś nacisk, czy jednak jest dla mnie dobrane? Jeżeli jest zrobiony na początku, jest ta karta, jest ten dokładny wywiad, to nie ma, to wtedy możecie być w 90% pewni, że te kosmetyki będą do was dobrane.
a nie dla kogoś innego. Jeżeli nie będzie tego wywiadu i nie będzie tego wszystkiego, co powinno być przed zabiegiem, no to wtedy możecie być w 90% pewni, że one będą dobrane na takiej zasadzie, co dzisiaj sprzedajemy. A niestety powiem Wam, że wiele razy, jak u nas w naszych placówkach, przychodzą osoby nowe do pracy z innych zakładów, ale dopiero po szkole, to mają takie właśnie pytania, co dzisiaj musimy sprzedać. To jest dla nas to jest tak zwany dramat, że w ogóle takie pytanie pada z ust profesjonalisty. Ale niestety tak są, tak byli nauczeni w poprzednim gabinecie, powiedzmy, albo w szkołach w ogóle nie są tego uczeni. Tak, szkoły skupiają się na wielu rzeczach, ale nie na obsłudze klienta, nie na doborze zabiegów i nie na takiej profesjonalnym podejściu, niestety. Więc zabiegi powinny być dopasowane dokładnie do Waszych potrzeb. Jeżeli zabiegi i pielęgnacja domowa i ona musi być zaproponowana, słuchajcie, ponieważ profesjonalna pielęgnacja ma całkiem inne składy niż ta pielęgnacja, którą macie w Douglasach, w Rossmanach, w Biedronkach czy gdziekolwiek indziej. Przeważnie w Biedronce to, przepraszam, w takich normalnych drogeriach to co macie na pierwszym miejscu? Wodę, a na drugim macie jakieś substancje takie poślizgowe, wazelinę i dopiero gdzieś na szarym końcu jakieś tam ułamki procentów jakiegoś kosmetyku, jakiegoś produktu. Natomiast w profesjonalnych produktach tak nie jest. Zobaczcie sobie, my zrobimy sobie taki właśnie live na temat tego, jak czytać etykiety, jak sprawdzać, na co zwracać uwagę, a co automatycznie eliminuje dany produkt. Gliceryna też jest bardzo często, tak? I to automatycznie nie powinniście już takich rzeczy kupować. Natomiast to jest na inny webinar. Natomiast koniecznie jest, aby ten terapeuta, jeżeli on jest rzeczywiście dobry, zaproponował Wam pielęgnację domową profesjonalną, bo on dobrze wie, jak ona działa. Czekajcie, odrzucę tylko. Jak ona działa i że ona szybciej spowoduje, że szybciej Wasz problem, że pozbędziecie się tego problemu, nad którym będziecie pracować razem z kosmetologiem, czy z masażystą. Dobrze, słuchajcie, czyli tak, pierwsza była karta konsultacyjna, potem był dokładny wywiad, co, gdzie, kiedy, jak, ile razy. Propozycja 3 zabiegów do wyboru, albo 2, ale żebyście mieli ten wybór. Dokładnie jak powinniście chodzić na zabiegi, jaka seria, w jakich odstępach czasu. Tutaj to jest bardzo ważne, żeby Wam kosmetolog czy masażysta powiedział, widzimy się za 14 dni, plus minus 2 dni. Nie ma, jeżeli ktoś Wam powie, że a, tak widzimy się mniej więcej za miesiąc, uciekajcie. Tak, to już wiadomo, że to nie jest profesjonalny kosmetolog ani masażysta. Następny punkt była pielęgnacja domowa, która musi Wam być zaproponowana, żeby nie wiem co, ona musi Wam być zaproponowana. I kolejny punkt, 6, musi Wam być powiedziane, co Wy możecie robić w domu, a czego Wy w tym domu nie powinniście robić. Bo jeżeli przychodzicie na przykład na zabiegi na naczynka, tak? No i wszystko jest rozpisane, ok, czyli macie rozpisane zabiegi, macie rozpisaną pielęgnację domową. Teraz Wam nie powie ten terapeuta, że w domu musicie unikać gorącego, ostrego, że powinniście na twarz koniecznie nakładać krem z filtrem, nie wystawiać się na słońce. Jeżeli Wam tego nie powie, to niestety będziecie dłużej dochodzić do tego efektu, ponieważ naczynka nie lubią ani gorącego, ani ostrego, ani słońca, ani promieniowania. I tak jest ze wszystkim. Jeżeli walczycie z celulitem, a terapeuta Wam nie powie, że w domu musicie wypić te 2 litry wody, że musicie uprawiać sport,
Musicie robić sobie, powiedzmy, naprzemienne prysznice ciepło-zimno, aby pobudzić krążenie, to znowu zamiast jednej serii będziecie musieli zrobić dwie serie, żeby dojść do tego efektu. A najprawdopodobniej będzie tak, że po jednej serii stwierdzicie, że to jest do kitu terapeuta i masażysta i po prostu go zmienicie. A on może wcale, znaczy on jest do kitu, jeżeli wam nie powie o tym, co powinniście robić w domu. Bo niestety wiele razy tak się zdarza, że ktoś przychodzi, klient przychodzi na zabieg, leży na przykład na jakiejś endermologii ciała, leży godzinę, czy na bańce chińskiej, czy na czymkolwiek i uważa, że może teraz pójść sobie do cukierni i kupić sobie bezę i sobie tą bezę zjeść. I że tutaj tyle spalił już u tego terapeuty, że ta beza jak najbardziej. Niestety to jest najgorsze, co może być i oczywiście my nie mamy wpływu na to, co wy zrobicie i nie będziemy nikogo biczować ani jakiejś chłosty publicznej. Natomiast jeżeli ktoś jest profesjonalistą, to powinien wam o tym powiedzieć, tak? Czego powinniście unikać, na co powinniście zwrócić uwagę. I to po prostu już potem zależy tylko od was, jak wy do tego podejdziecie. I słuchajcie, siódmy punkt. Powinniście dostać z tym wszystkim, o czym my mówiliśmy, powinniście dostać receptę, gdzie dokładnie macie spisane, jak często widzicie się z kosmetologiem, w jakich odstępach czasu, jaką pielęgnację domową macie, jak jej używać. To jest bardzo ważne i jeżeli wydaje wam się to śmieszne, to to nie jest śmieszne. Niestety, jak używać, ponieważ mówię, wy nie siedzicie w tym temacie i ogólnie nie musicie tego wiedzieć. Natomiast profesjonalista powinien wam powiedzieć, jak używać, jak wykonać prawidłowy demakijaż, że serum używamy pod krem, a nie na krem, jak nakładamy w ogóle te kremy. To wszystko powinniście mieć na takiej recepcie zapisane. To jest taka sama recepta, jak idziecie do lekarza i lekarz mówi, że macie, nie wiem, taką i taką chorobę i na to trzeba kupić lekarstwa takie i takie stosować, to są lekarstwa na receptę, a oprócz tego dodatkowo jeszcze musicie robić to i to i to. I wy z taką receptą, jak idziecie do domu, to wiadomo, że człowiek wszystkiego nie spamięta i potem po prostu sobie odtwarza, dobra, to co tam było i co po kolei i jak to robimy i robi totalne, może robić totalne głupoty. Natomiast jeżeli macie to spisane, to nie ma takiej opcji i na pewno tych błędów nie będziecie powielać. Musi to być spisane dokładnie, czyli kiedy się widzicie, kiedy jest kolejny zabieg, w jakich odstępach są te zabiegi, jaka jest pielęgnacja domowa, dokładnie jak jej używać, co dokładnie jeszcze dodatkowo robić w domu lub czego nie robić w domu. Taką receptę dostajecie sobie do domku, natomiast to wszystko tak samo terapeuta wpisuje u siebie w komputer, aby przy kolejnej wizycie wiedzieć i nie dopytywać się znowu, co robiliśmy albo co pani używa, tylko on wszystko wie, co było zalecane i on może się tylko spytać, czy te zalecenia zostały przez was wykonane. To był siódmy punkt i ósmy, słuchajcie, punkt jest tak zwana opieka po zabiegu. Niestety wiele jest takich jeszcze punktów, gdzie po prostu robicie zabieg, kasa zapłacone, że do widzenia i widzimy się tam za miesiąc. To ogólnie nie jest fajne. Ja nie wiem, czy się wy z tym fajnie czujecie, ale ja bym się z tym fajnie nie czuła. Lepiej bym się czuła, bardziej zaopiekowana, gdyby ten terapeuta do mnie za dwa dni napisał SMS-a, czy zadzwonił, jak zadzwoni, to już w ogóle szczyt marzeń, ale nawet jeżeli napisze SMS-a, czy wszystko w porządku, czy skóra dobrze reaguje, jeżeli to są zabiegi takie inwazyjne, typu mocniejsze kwasy lub jakieś igłówki, to tym bardziej powinien to zrobić, tak? I spytać się, czy wszystko jest ok, czy nic się nie dzieje. To jest raz, że to jest, powiem wam, takie miłe, dwa, że to jest profesjonalne podejście, bo on wtedy wie, że ok, wszystko przebiegło tak, jak powinno i skóra reaguje tak, jak powinna zareagować, czy mięśnie, czy nie wiem, no cokolwiek robicie zabieg. Natomiast jeżeli tego nie ma, że nie dostaniecie w ogóle żadnego kontaktu po tym zabiegu, aż do momentu, kiedy wy się odezwiecie, no to raczej bym też chyba starała się tego terapeutę zmienić, szukać innego. Także powtórzę, słuchajcie, jeszcze raz te 8 punktów, na co powinniście zwrócić uwagę,
i zwróćcie uwagę, czy wasz terapeuta te 8 punktów stosuje, czy w ogóle posiada. Więc przede wszystkim pierwszy, karta konsultacyjna. Drugi, dokładny wywiad. Gdzie byliście, jak walczyliście z problemem, ile czasu, jakie zabiegi, jaka pielęgnacja domowa. Kolejny, propozycja 3 zabiegów, zabiegi dostosowane oczywiście do waszych potrzeb, do waszego problemu, ale też do waszego trybu życia. Kolejne zabiegi, zaproponowane zabiegi w serii i wytłumaczone, dlaczego u was jest ta seria konieczna. Kolejny, pielęgnacja domowa, czyli to jest 5, zaproponowanie pielęgnacji domowej i również wytłumaczenie, jak ją stosować i dlaczego ją stosować, czym ona się różni od na przykład kremów, które do tej pory używaliście. Kolejny punkt, 6, jakie dodatkowe rzeczy powinniście jeszcze robić w domu lub których powinniście unikać, aby ten efekt był jak najszybszy. Kolejny punkt, powinniście dostać receptę ze spisanymi wszystkimi dokładnie punktami, tak? Czyli kiedy jest kolejny zabieg, jaka seria, w jakich odstępach, jaka pielęgnacja domowa, jak używać kosmetyków, jakie są zalecenia pozabiegowe do domu. No i 8 punkt, powinien ten terapeuta z wami się skontaktować po zabiegu, dzień, dwa, aby się upewnić, czy wszystko jest ok. Czy wasza skóra reaguje dobrze, czy jesteście zadowoleni z zabiegu, czy idziecie w dobrym kierunku. Tak to, słuchajcie, powinno wyglądać. No, zostawiam wam, jak to w rzeczywistości wygląda u was. My wiemy, że u nas to wygląda tak, jak właśnie opisałam. Dlatego mamy efekty, dlatego mamy bardzo dużo powracających klientów, bo to jest zawód kosmetologa, masażysty jest takim naprawdę zawodem misyjnym, czyli my musimy pomagać tym klientom, wam. Musimy pomóc, musimy wspólnie walczyć, aby nasze niedoskonałości, aby nasze problemy zlikwidować. Mówię wspólnie, bo to jest bardzo ważne, że to, co my robimy w gabinecie, i bardzo ważne jest to, co wy robicie potem w domu, więc to się musi wszystko ze sobą łączyć, nie może być oddzielnie. Także kochani, no mam nadzieję, że troszeczkę pomogliśmy, że możecie teraz bardziej zweryfikować albo zadać pytanie, dlaczego wasz masażysta czy kosmetolog pewnych rzeczy nie robi. Może wam to jakoś wytłumaczę, chociaż nie wiem jak. Natomiast ja mam jeszcze do was taki prośbę wam do was, ponieważ będziemy się regularnie spotykać co czwartek o godzinie 12. Oczywiście to będzie zapisane, więc jak najbardziej możecie sobie to potem odtworzyć. Będziemy się starali, żeby tak nie przekroczyć godziny, bo ja wiem, że potem nikt nie ma czasu, żeby siedzieć i tego słuchać. Natomiast chcemy jakoś to w ogóle nazwać, te nasze spotkania. Tak, żeby to, tak wiecie, było fajne, wpadło w ucho, żeby było takie po prostu, nie takie sztampowe, tylko troszeczkę inne. Nam nic nie przychodzi do głowy, my tu ostatnio mieliśmy dużą burzę mózgów na temat innych tematów i w ogóle skończyły się pomysły, więc jeżeli możecie, możecie nam pomóc. A nagrodą, oczywiście jest nagroda, bo to jest konkurs, a nagrodą w konkursie dla zwycięzcy jest voucher na masaż całego ciała. A jeżeli zwycięzca nie będzie z Trójmiasta i nie będzie mógł do nas na ten masaż przyjechać, to na pewno zrobimy taką konsultację telefoniczną i wtedy wyślemy jakiś produkt do użytku domowego. Więc jak możecie, to pomóżcie nam, piszcie swoje propozycje, jak nazwać nasze czwartkowe spotkania. Dlaczego one są o 12? Dlatego są o 12, że raz, że mam tutaj dobre oświetlenie, dwa, że ja jestem wtedy w pracy, trzy, że jak ja jestem w domu i ja mam trójkę dzieci, to jest naprawdę ciężko cokolwiek nagrać, bo pomimo, że mówię, że teraz nagrywam i proszę mnie przeszkadzać, to i tak każdy potrafi łącznie z mężem wejść przynajmniej raz i psami. Więc nie mam w domu takich możliwości, jedynie w pracy, dlatego to nagrywamy o 12. Natomiast mówię, jeżeli wy jesteście w pracy, jak najbardziej zrozumiałe, możecie to sobie odtworzyć później. Także kochani, to wszystko dzisiaj, nie zabieram wam więcej czasu. Piszcie do nas propozycje, bierzcie udział w konkursie, no i sprawdzajcie, czy wasz terapeuta posiada wszystkie 8 cech i czy rzeczywiście jest profesjonalny. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.